RHM, TVPek, STBek, CS3 ciężkie. W tym IC7 i BZ-a, zespole Hit and Run, 1 lekki, 2 CS-y, 4 ciężkie. 2-7-7. Kurde, no 2-7-7. Mało tych 2-7-7 jeździ. Light oczywiście jako rozpoznanie. Ten TV-pek jest bardzo niebezpieczny, jeśli będzie dobrze wykorzystany. Monster, zobaczcie, decyduje się na atak południem. Reszta kieruje się na środek mapki. Orzech będzie miał przestrzał na Rheinmetalla. Nie trafił. Dużo strzałów, nikt nie zbiera damage'a. Teraz Kubas mocniej wyrwał. Ma mniej życia w konfrontacji z Kono. Rufus próbuje pomóc Marcelowi, ale Pyzyta ma lepszy damage od obiekta 277. Intensywna walka o środek. Na pewno zespół Hit and Run ma na razie przewagę tutaj. Ten Light, zobaczcie, na 100 HP. Teraz pada. Bardzo szybko tym Lightem wyparował. Chyba może mieć do siebie lekkie pretensje pan Wilhelm. To nie była dobra bitwa w jego wykonaniu. Rufus ma tam fajną pozycję, z góry sobie strzela. Dzięki ślicznie, slow 65. O, tutaj Kubas. Na locik. No, Kubas jest na wygranej pozycji dzięki Rufusowi, który go poratował. No i przeżył tutaj gracz z zespołu Hit and Run. Tak jednak czołgowo mafia prowadzi, ma jeden pojazd więcej. Rufus snajpi. Ładne strzały w jego wykonaniu. A tutaj cesik i lajcik. Ależ ważny teraz nalot. No i gracze Hit and Run mają nagle dwa czołgi zniszczone. To jest to, dobrze użyć nalotu. To jest najważniejsze. Muszą jednak zbić bazę. Czy ją zbiją? Barkis na strzał. Piękne tutaj trafienie Rufusa. No i mafia ma już tylko dwa pojazdy do dyspozycji. Z czego jeden dostaje w tył plus nalot. Teraz pada. No i chyba już nikt nie ma wątpliwości, że to fioletowi wygrają tą rundę. Baku zostanie staranowany albo i trafiony. Trafiony pociskiem i moi drodzy, fioletowi są górą. Hit and Run na razie trzyma się tej pasy zwycięstw. Okazali się tutaj lepsi. Niczego nie można wykluczać. Ale najważniejsze, że już jest. Zobaczmy czołgi. Oba zespoły postawiły na czołg lekki niemiecki. Do tego mamy mieszaninę ciężkich i średnich. Żadnych tutaj niespodzianek nie znajdziemy. Trochę ten STB mnie zastanawia. Mi się wydaje, że STB jest trochę za wolnym czołgiem. Hit and Run trzyma się zasady. My chcemy 2-7-7. Niech oni sobie biorą IC7. My chcemy 2-7-7. Mają lepszy DPM. Więcej penetracji, ale mniej życia. Coś za coś. Nie można mieć wszystkiego w życiu. Początek bitwy. Wilhelm wjeżdża na latarnię. Nie! Zdecydował się przysnajpić. Wilhelm robi powtórkę z poprzedniej bitwy, widzowie.
bardzo duże straty Wilhelma. Ależ tutaj wjazd pana Klika bardzo mocny. Nie wiem, co to za taktyka, ale szalona. Marcel tutaj padnie w tej sytuacji, tak mi się wydaje. Nie ma dla niego szans, ale może jeszcze strzeli zraz. Ogromny chaos, ale są w krosie gracze mafii. Bardzo nieciekawa sytuacja dla nich. Ponoszą ogromne, horrendalne straty. Frugo się leczy. Frugo używa leczenia, ale co z tego? To Kono jest celem. Dostaje w bok podpalenie. Kono się pali. Kono. Tutaj 1700 życia stracił. I teraz niecałe 600 HP jest na ogrysku. Zaraz raczej padnie. Pada. Oj, gracze mafii nie mają szans w tej rundzie. Frugo na 600 HP, orze go zaraz tam, zmiecie z planszy. Nalot robi robotę. No i tutaj nie ma wątpliwości. Mapa urwisko należy do fioletowych. Ten szturm był zbyt chaotyczny, nie wyszedł. Absolutnie nie wyszedł. ...2-0... Hit and run, Guro. Mono. No dobra. Mafia ma w składzie Rheinmetalla, TVPK. Do tego E50M, 2 CS-y, 2 Lewandowskie, w zespole Hit and Run, Lajcik, 2 E50M, 4 IC-7, czyli ta zmiana, zobaczcie, były 2-7-7, teraz są IC-7. Duża różnica, prawda? Przed chwilą mieli same 2-7-7 ścieżki. Teraz z jakiegoś powodu decydują się to zmienić. Może dlatego, że IC-7 mają większą prędkość maksymalną zjeżdżając z kapa i możliwe, że mają więcej życia i lepsze wieżyczki, dlatego i tak tutaj zrobili. Fioletowi zajmują środek, zdecydowanie. Zobaczcie, jak duże straty poniósł Rexar, a pan Klik odbił, ładnie, odbił. Jest. Teraz Kono dostaje w boczek. Kono dostał w boczek, Monster też. Kono ucieka. Bardzo pewny wyjazd Marcela, to mi się nie podoba. To mi się bardzo nie podoba. Uważam, że to jest trochę takie kamikadze. Ale może się pomylę, na razie wygląda to bardzo źle. Marcel sfarmiony, strasznie farmiony. To jest jakieś takie kamikadze, co tu się dzieje? Co oni robią? Co to jest? Widzowie, nie mam pojęcia, nie potrafię tego wytłumaczyć, co my tu oglądamy. Ale jak dla mnie, to się nie może skończyć dobrze. Prosto pod lufy wyjechali. I nie wiem, na co liczyli. Zespół Hit and Run traci już 2 czołgi. HP-kowo też mocno w plecy. Monster troszkę taki nieaktywny. Kuba spada. Najgorszy, mówię, no Monster jest bardzo tak z tyłu, no snajpie gdzieś tam. Orzech ucieka. Potężne strzały w bok orzecha kończą się podpaleniem przez czołg lekki. Spalić się nie spali, ma perki dobre, ale dostał nalotem na twarz. Monster ucieka. Jedzie snajpić. Nalot na Profusa, bardzo źle to wygląda dla fioletowych. Tutaj mafia naprawdę nie musiała wiele zrobić, wystarczyło stać. Oni po prostu wygrali tę bitwę staniem.
ja nie chcę mówić, że oni zagrali źle, ale po prostu nie musieli nic robić, bo przeciwnik wjechał prosto w nich i został zezłomowany. Kono idzie na wymianę z ISM 7, ma lepszy DPM. Tym CSM 63, Kono przebija 3000. Kolejny nalot rzucony na ISM 7. Fioretowi tracą wszystkie czołgi poza Monsterem, który zostaje z tyłu na snajpie. Monster w takiej roli snajpera, tym lekkim, chowa się do rogu mapy. A Monster w rogu mapki. Gra na czas. Trzy, dwa, jeden. Baza przejęta. Tym razem jest zmiana. Fioretowi postawili na Monstera w lajcie, Kubasa w dziku, do tego 2,50 CS-a, dwa Lewandowskie w mafii. Nie ma niszczycieli. Nie ma. Jest za to lajcik, TV-pek, E50 CS razy 2 i 2 Lewandowskie. No i proszę Państwa, lecimy. Przewagę mają Fioretowi, mają po prostu więcej życia. Czy to się jednak przełoży na ich sukces? Nikt tego nie wie. Jarsonik, dzięki bardzo za Prima. Zachęcam innych do subskrybowania, jak macie Prima też, okej. No i tutaj bardzo sprytne zagranie Wilhelma, przejmie ten zwiad. Zaraz pozna ustawienie wszystkich czołgów w bitwie. To może być bardzo pomocne dla mafii. Będą wiedzieli, gdzie atakować, aby uzyskać przewagę. Ostrzał artyleryjski nie został jednak przyjęty. Nikt nie będzie ryzykował przyjmowania tak trudnego do ataku punktu. Zobaczcie ten pościg. Ścigają tam Dzik i CS, Kono. Kono jednak dał radę uciec. Jedzie tutaj TV-pek. Jedzie TV-pek. CS będzie miał poważny problem. Rexar w tarapatach. Nie trafił polski gracz. Oj, ten TV-pek tutaj zrobił fajny damage. Fioletowi w ogromnych tarapatach. Ten E50M staranuje tego CS-a, zrobi z niego mielonkę. Mięso mielone to jest mało. Barkis podpalony. Swajczy się. Przeżył na 13 HP. Niesamowite szczęście. No i Fioletowi mają dwa czołgi mniej. A tutaj wyścig E50M goni CS-a. Goni, ale czy dogoni? Oczywiście CS jest szybszy. Frugo ucieka przed pociskami Lewandowskiego. Wilhelm. Dostał. Rufus. Wilhelm też dostał strzał. Nie może uciec z tym lightem. Nie ma gdzie. Nie ma gdzie, moi drodzy. I pada pan Wilhelm. Wciąż jednak Fioletowi mają jeden czołg straty. Frugo na snajpie tym CS-em 63. Dostaje Frugo strzały. Orzech kontra Tarksik. Orzech w dużo gorszym położeniu. Frugo na 30 HP. Pytanie, czy go zdejmą.
Konrad będzie zaraz miał problem od frontu, jedzie na niego Baku, GG. A tu starcie Lewandowskich, na razie prowadzi w nim Tarksik. I teraz Baku kończy orzecha, bardzo ważne zniszczenie. Marcel dobija CS-a 63. Czołgowo niebiescy mają więcej o 1. Konrad i Baku, tutaj mamy starcie tych dwóch niemieckich czołgów średnich. Konrad na prowadzeniu, jedna pecha i może tutaj się ucieszyć. Konrad wygrywa ten pojedynek 1 na 1. No i zobaczcie, że czołgowo już jest porówno. 4 na 4. Niebiescy mają jednak przewagę presji kapa. Monster z góry będzie próbował coś zrobić tym lightem. Ta presja kapa jest już naprawdę imponująca. Baza została zatrzymana. Prufus zatrzymał presję. Teraz CLCK dostaje mocne strzały. Będą chcieli zdjąć Prufusa. Pytanie, jakie będą losowania. No losowania są takie sobie. CLCK pada, Prufus znów w starciu 1 na 1. No raczej tego nie wygra. No byłoby to niemożliwe dla mnie. Sklejka. No i tutaj Tarksik daje radę. Monster ucieka. Monster ucieka. Nie wiem, czy zdąży. Czy zdąży uciec, widzowie? Może... Żeby się tylko nie rozbił. Zjechał. No. Konrad przyjmuje ostrzał artyleryjski. HP-kowo lekka przewaga mafii. Minimalna. Marcel przemieszcza się laskiem. Na razie jest niewykryty. C63 ma lepszy kamuflaż od E50M. Pamiętajmy, że hit and run może w każdej chwili użyć nalotu. I zdjąć tego TVPK. Monster nadziewa się na TVPK i wychodzi z tej walki zwycięsko. Bardzo ważne zniszczenie w wykonaniu Monstera. No i teraz ten groźny TVPK pada. Ten groźny TVPK został zezłomowany. Refleks Monstera zrobił różnicę. Za 8 sekund niebiescy będą wiedzieć, gdzie są ci fioletowi. O tak. Tarksik przyjmuje ten zwiad. No i dostał nalotem. Kosztowało go to 350 HP. Monster przyjmuje ostrzał. Kręci się, kręci. Lewandowski próbuje złapać tego zwiadowcę w lajcie. Rozgląda się tym Lewandowskim. No.
tylko no po środku. Mają problem graczy mafii. Mogą pokryć mniejszy obszar mapy, prawda? Mało czasu. Mało czasu. Pamiętajcie, że w przypadku upływu czasu wygrywa team, który ma więcej czołgów. Konrad może mieć problem, ma na plecach CS-a i pada! I pada, proszę państwa! 2-2. Kono dostał za 313. I teraz bardzo ważny nalot zabija tego gracza. Monster nie wie co robić, boi się, że tu jest Lewandowski. Oj. Jedzie po niego ten Lewandowski. Monster musi teraz bardzo uważać. Będzie wiedział dzięki zwiatowi, gdzie jest Lewandowski. Lajka Bert, dzięki za subika. Odbija. 25 sekund. 25 sekund, Tarksik tyłem. Strzelił Lewandowskim. Teraz na niego wyjadą, dostał Marcel Monster, pewna pecha i tym sposobem hit and run przychodzi już do prowadzenia dwupunktowego. Jedna runda dzieli ich od finału. Dwie rundy przewagi. Poza tym oczywiście Lighty z Pomafia ma na przykład CS-a jeszcze, T5 i tym Heavy z takich wyjątkowych, a hit and run mają 430. Czemu 430? Bo ma bardzo fajną umiejętność, która ma taką moc DPM-u. Bardzo duży wzrost uszkodzeń na minutę. Nagle zaczynasz strzelać jak jakimś kurde lightem. Co kilka sekund pyk po 440. Jest potęga. Light zaczyna od przejęcia ostrzału artyleryjskiego. Ostrzał prawie przejęty. Jest on tutaj w panowaniu Prufusa. Może rzucić teraz nalot na kapa, prawda? Bo trzy czołgi przyjmują bazę. No i idzie nalot na kapa. I widzicie, baza zbita. A tutaj starcie dwóch czołgów, 430 z CS-em. 430 wygra takie starcie, ponieważ ma lepszy DPM. A tu starcie dwóch radzieckich czołgów. 705, lepsze działo, lepszy pancerz. Ale złapał Frugo tam przestrzał, złapał. HP-kowo Mafia na razie ma przewagę. Frugo w bardzo dużych tarapatach dostał podpałę. Teraz prawie już padł. Jeden strzał będzie po nim. Prufus ładnie odbija. To jest ten pancerz obiekta 705. Niesamowita robota. Niedoceniany czołg, polecam. Trudny, ale... we właściwych rękach, jak lubisz pancerz, odbija mnóstwo. Najgorsze wygląda teraz położenie Orzecha, który tutaj pojedynkuje się z CS-em 63. On raczej niedługo padnie. Dostaje jeszcze nalotem na twarz, no i tutaj wybuchnie. Dokładnie. Ten nalot zrobił z niego
Wrak totalny, a tutaj T5 tym Heavy, który rozszarpał 430. T5 tym Heavy też niedoceniana konstrukcja. A 4 pociski z penetracją 340 przebiją praktycznie wszystko. No może poza E3. Konrad tym razem się pomylił podczas tego strzału w czołg lekki. HP na korzyść mafii. Mafia ma także więcej czołgów. To może być przełamanie mafii. Jeśli mają wygrać cokolwiek, to właśnie teraz. Marcel na naszych ekranach. Rexar, ogromny tutaj ostrzał od przodu, od tyłu, nie ma szans. No wydaje mi się, że w tym momencie już sytuacja jest jasna. Ta runda musi trafić na konto mafii. Nie widzę innej opcji. Marcel goni tego T5 Heavy. Goni go. I skończył go, ale sam zaraz padnie. W starciu z ISM4 nalot go zabije. Dokładnie, ten nalot robi ogromną różnicę w tej bitwie. Mam takie wrażenie, że Monster jest poza bitwą. Zobaczcie, Monstera w A2. No niestety tam troszeczkę, będąc z tyłu, no czuć, że walka toczy się bez niego. No i niestety, ale chyba przez coś takiego, no będzie tutaj ich porażka. Ale z drugiej strony zobaczymy więcej rund, prawda? Więc są też pozytywy. Ale no faktycznie mam takie wrażenie, że troszeczkę może został za bardzo z tyłu tym lejcikiem. No i teraz hit and run mają już ostatnie dwa czołgi. Jeden obiekt 705, drugi RHM w rogu mapy jak leopard. Ślicznie dziękuję tobie, panie R. Jaws 76 za 4 miesiące. Hej! No i tutaj Profus jeszcze zrobił tego fraga. Pamiętajcie, że niebiescy mogą grać na czas. Nie muszą atakować, mogą spokojnie to zagrać. Na spokojnie. Przewagą fioletowych może być ten light podświetlający miasto, no ale no jak dla mnie tutaj mafia no ma zdecydowaną przewagę. IS-4 powinien przebijać tutaj na luzie. Choć teraz nie przebił, trafił w działo. Może mu się lepiej przymierzyć troszeczkę. No i tutaj już widzimy robotę Lighta, który strzelał w bok. Ostatni monster. Nie ma szans w tej sytuacji, absolutnie. Tutaj raczej nawet 1 na 1 by przegrał, no bo nie ma życia. Tyle co jego przeciwnik. Dostaje w tył. Ale słaby haek za 100, widzieliście? Kolejny strzał w bok monstera robi sidescrapa lightem. Ktoś powie, jak to sidescrapa lightem? No tak, no. No tak. Sidescrap lightem. No słuchajcie, no liczył, że nie trafią. No. Fioletowi hit and run, moi drodzy, mają w składzie RHMA, Monsterka 2430, E50DM, 2 obiekty 705, S100. Mafia ma bardzo podobny skład. Różnica jest taka, że Mafia ma jednego CS-a zamiast 705A.
Także ciężko jest krytykować kogoś, kto jest mistrzem świata i po prostu gra tam na żywo, nie ma takiej wiedzy, jaką my mamy. Wiadomo, zawsze można mieć uwagi, ale trzeba pamiętać, że to jest naprawdę trudne, tak? To jest ciężko. Na pewno nie powiedziałbym, że grałbym tam lepiej, więc nie chcę tutaj prawić, że ktoś beznadziejnie gra, czy coś takiego. Tym razem fioletowi zaczynają od przejęcia ostrzału artyleryjskiego. Teraz mafia zaczyna przyjmować zwiat i ostrzał. Mafia zdobyła ostrzał artyleryjski, dokładnie Frugo w 430. HP-kowo mafia ma wyraźną przewagę. Prawie 2000 życia więcej. Teraz Marcel przebity przez 430. Tutaj ta penetracja tego czołgu ma znaczenie, prawda? 340. Uszak naprawdę ładnie przebija. Marcel, bardzo ważne tutaj strzały, ale ma konfrontację z Traksikiem. Odbił strzał Lewandowskiego. Z prawej jedzie już 430. Oj, ciężko będzie tutaj walczyć na dwa fronty. Ten 430 go zje. Dlaczego 430 go zje? Bo ma specjalną umiejętność, która skraca przeładowanie. Robi tutaj tego... Esto bardzo ładnie. Esto może się uleczyć, ale to za mało. Teraz udało się zablokować strzał. Tutaj Barkis wzięty w dwa ognie. Od frontu Uszak, od tyłu Light. Marcel masakruje 430. Baku ma problemy z przebijaniem. Baku ma ogromne problemy z przebijalnością. Marcel też nie przebił 430. I teraz w bok wieży weszło. Mafia cały czas ma przewagę HP. Ostrzał będzie przejęty przez mafię. Baku przejął ostrzał. Teraz Kubas włącza się do akcji. Jedzie do Prufusa. Będą chcieli zabić tego Mausa. Pytanie tylko, czy to ma sens. Ten Maus ma asekurację Lewandowskiego. Teraz jeszcze nalot, który wchodzi w dwa czołgi. Fatalnie to wygląda dla fioletowych. Teraz Lewandowski bierze i w kleszcze kończy Uszaka. No i obiekt. Sam na dwóch. Moi drodzy, to już jest pewne. Będziemy mieli dogrywkę. Monster w rogu mapy, w sektorze A2. Został ostatni monster, który jest na snajpie. No teraz wydaje mi się, że chyba najbardziej można powiedzieć, że trochę za bardzo mu się tam zostało z tyłu.
faktycznie nie za wiele tutaj mógł działać z tej pozycji. Osiem sekund, siedem sekund, przejmą bazę, będą grać na przejęcie. No i baza przejęta, czeka nas za chwilkę dogrywka, z tego co pamiętam, Zatoka Małży? Z tego co pamiętam, chyba na Zatoce Małży. Z dogrywką, o finał. Mafia ma w składzie Minotauro, Lighta, do tego E50M CS-a i 3 Lewandowskie. W spole Hit and Run nie ma niszczycieli, jest za to Light, CS i 5 ciężkich, 3 Isy, 2 Lewandowskie. Katrinka sprezentowała subskrypcję dla pana Kubaniera. Gratulacje Kubanier i dziękujemy Katrinka. Let's go! Let's go. Czy to Minotauro się sprawdzi? To jest świetne pytanie, bo się nie sprawdziło wczoraj. Padło w pierwszej minucie, z tego co pamiętam, czyli bardzo szybko niestety. Rexar przejmuje ostrzał artyleryjski. Kono tak samo przejmuje ostrzał. Kono przejął ostrzał. Rexar też przejął ostrzał. Oba zespoły mają po ostrzale jednym. Kubas będzie atakowany chyba przez dwa czołgi. Tak jest. To jest bardzo nieciekawy moment dla niego. E50M użyło specjalnej umiejętności. No i w tej sytuacji nie ma opcji, widzowie. Nie ma tutaj szans, to będzie zdecydowana klęska Kubaza. Jeszcze do tego teraz taran w bok od E50M. Jeden strzał i Kubaz będzie zezłomowany. Jeszcze tam wsadził jedną pechę, ale to było bez szans. Tutaj po prostu przewaga w wykonaniu szybkostrzelnych medów. No i teraz kontratak, zrobiony. Konrad prowadzi natarcie, zanim Prufus, Minotauro ma świetną pozycję, aby zrobić duże uszkodzenia. Rexar w krosie, bardzo źle to wygląda dla fioletowych. Zobaczcie, jaka jest przewaga niebieskich. No tutaj chyba już nikt nie ma wątpliwości, że Mafia musi tą rundę wygrać. Konrad wypychany, zaraz go tam zrzucą w przepaść. Pójdzie na piasek, pójdzie na plażę, no i tutaj wywalony, ale wylądował na cztery łapy jak kot. Tak jednak nie ma to już wątpliwości, że nic większego się nie wydarzy. Monster jest poza bitwą, już się poddał, już nawet nie walczy, nie będzie przedłużał. To jest koniec, to jest wygrana Mafii. Mafia zagra w finale. Mafia, moi drodzy, po raz drugi zagra z ukraińską drużyną. I zobaczymy, czy tym razem też przegra, czy może w końcu uda się to przełamać.